Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku Video News. Jak zwykle zapraszam Was na najświeższą dawkę informacji ze świata gier i branży IT. Zmiany w Wikipedii. Na stanowisku dyrektora wykonawczego Kanadyjkę Sue Gardner zastąpi Rosjanka Lila Tretikov. Poprzedniczka nadal związana będzie z fundacją, lecz jedynie jako doradczyni. Urodzona w ZSRR Lila na szczęście od dawna mieszka w Stanach Zjednoczonych. Pełniła tam m.in. funkcję kierowniczą w Sugar CRM, znajdującym się w Dolinie Krzemowej. Przypomnijmy, że Wikipedia to według serwisu Alexa szósta największa strona w internecie, zaraz po Google, Facebooku, YouTubie, Yahoo i Baidu. Fundacja utrzymuje się ze składek i dotacji. W 2004 roku jej aktywa wynosiły 57 tysięcy dolarów amerykańskich, natomiast w czerwcu 2013 roku już niebagatelne 45,2 miliona. Nowa szefowa chce zaangażować do pracy większą liczbę różnorodnych autorów, ulepszyć obsługę mobilnej wersji Wikipedii, a także wprowadzić nowe narzędzia geolokalizacji oraz narzędzia dla użytkowników z biedniejszych stron świata. Niedługo będzie miała miejsce premiera odświeżonej platformy Haswell Refresh dla procesorów Intel Core 4. generacji. Wiemy już także, że na ostatni kwartał tego roku zaplanowano premierę modeli architektury Broadwell. Jednakże Intel ma bardzo dalekosiężne plany i dlatego już teraz pojawiają się pierwsze informacje na temat zupełnie nowej, 6. generacji o nazwie Skylake, która ma być co najmniej małą rewolucją. Procesory będą produkowane w 14-nanometrowym procesie produkcyjnym i dostępne w 4 odmianach: energooszczędne SKL-Y, niskonapięciowej SKL-U i standardowej SKL-H dla urządzeń mobilnych oraz SKL-S przeznaczonej dla komputerów stacjonarnych z podstawką LGA. W nowych chipsetach serii 100 zintegrowano kontroler pamięci DDR3, ale również DDR4. W maju na rynku gier pojawi się kilka naprawdę interesujących propozycji. Wbrew pozorom opłaca się zwrócić uwagę nie tylko na Watch Dogs. Ciekawym tytułem jest niewątpliwie Bound by Flame, studia Spiders. Jest to gra z gatunku RPG w klimatach fantasy. Bohater opętany przez demony będzie posiadał nadprzyrodzone zdolności, m.in. możliwość korzystania z mocy ognia. Premiera tej produkcji odbyła się już w zeszły piątek, 9 maja. Zagrać możemy na PC, PlayStation 3 i 4 oraz Xboxie 360. Na samym początku sezonu ogórkowego do sklepów trafi produkcja, która ma szansę stać się czarnym koniem tegorocznych wakacji. Mowa o Sniper Elite 3 Afrika. W ubiegłym tygodniu o produkcji przypomniało Techland wydawnictwo. Polski wydawca opublikował nowy zwiastun produkcji studia Rebellion. Możemy na nim oglądać m.in. różne sposoby na wyeliminowanie wrogów. Sniper Elite 3 Afrika będzie miał swoją premierę 27 czerwca, a trafi na PC oraz konsole starej i nowej generacji. Zamawiając preorder otrzymamy dodatek DLC – polowanie na szarego wilka. Czekacie na grę Risen 3 – Władcy Tytanów? Studio Piranha Bytes w zeszłym tygodniu opublikowało dość istotne informacje. Gra trafi do Europy 15 sierpnia bieżącego roku i będzie dostępna na komputery oraz konsole starej generacji. Twórcy opublikowali także nowy zwiastun, a celem zaprezentowanego materiału wideo jest wprowadzenie graczy do świata gry i zaprezentowanie mrocznego klimatu całej produkcji. Hucznie zapowiadana jako rewolucja w świecie zombie, produkcja Techlandu o nazwie Dying Light zaliczy opóźnienie. Produkcja miała pojawić się jeszcze w tym roku, lecz do zakończenia pewnych elementów gry potrzeba nieco więcej czasu. W związku z tym data premiery została wyznaczona na luty 2015 roku. Sporo nowych materiałów z tej produkcji obejrzeć będziemy mogli na tegorocznych targach E3. Z tej informacji na pewno będą zadowoleni starzy wyjadacze gier komputerowych. Epic Games niedawno poinformowało, że na rynek powróci seria Unreal Tournament. Gra ma być darmowa, a twórcy zapewniają, że nie będzie żadnego systemu mikropłatności. Ważna ma być współpraca z fanami, szczególnie na etapie produkcji. Gra ma być także restartem serii, jednakże schematy mają wiernie odwzorowywać to, co już znamy. Tytuł pojawi się tylko w wersji na PC, daty premiery oczywiście jeszcze nie znamy. Wszyscy czekają na premierę LG G3, a tymczasem zaprezentowany został inny smartfon koreańskiego producenta, model Isai FL, który wygląda naprawdę ciekawie. Spokojnie, nie krzyczcie jeszcze z radości, bo jest to urządzenie, które można będzie kupić jedynie w Japonii. Jednakże wspominamy o nim, dlatego iż specyfikacja G3 na pewno będzie bardzo podobna do Isai FL.
Smartfon posiada naprawdę cienką ramkę wokół 5,5-calowego ekranu IPS z rozdzielczością, uwaga, aż 2560x1440 pikseli. Także plotki się potwierdziły. We wnętrzu znajdziemy chipset Qualcomm Snapdragon 801 z 4 rdzeniami po 2,5 GHz oraz 2 GB pamięci RAM. Do dyspozycji mamy też aparat 1.3 i jej 13 megapiksela z nagrywaniem 4K, akumulator o pojemności 3000 mAh i 32 GB pamięci wewnętrznej. Myśleliście, że Oculus Rift został stworzony tylko dla graczy? Jeśli tak, to jesteście w błędzie, bowiem zainteresowała się nim także norweska armia, która testuje te gogle w swoich opancerzonych pojazdach. Norweskie czołgi wyposażone są w system kamer, a sami żołnierze otrzymali do swojej dyspozycji właśnie Oculus Rifty. W efekcie czołgiści mają 360-stopniową wizję wokół czołgu, nawet gdy jego właz zostanie zamknięty. Mamy więc tutaj do czynienia z przeźroczystym czołgiem. Fajnie, prawda? To wszystko w tym odcinku Video News. Dzięki serdecznie za uwagę. Zapraszam Was do innych filmów na videotesty.pl, do wbicia na nasz profil na Facebooku. No i cóż, do następnego. Na razie.